kojarzycie. Krynica. Od lat przyjeżdżam do Krynicy. Nie masz Krynicy bez Blednicy. Modnej choroby pań i panie, co zjeżdżają tu do wód, bardziej w celach towarzyskich niż leczniczych. Za posażnymi panami kręcą się po krynicy ptaku ceka, a psztyfikanci i kawalerka z królestwa. W powietrzu unosi się mgła paryskich perfum i dźwięki orkiestry strojowej. W obcisłych korsetach cierpią kobiece okrągłości. A nas, kawalerów? Z okrągłych... Z kobiecych okrągłości najbardziej interesują rysunki. No cóż, baronie, dla zgranego arystokraty jedyna nadzieja to kuracjuszka, nowicjuszka. Najlepiej z przewlekłą blednicą i równie przewlekłą fortuną. Dom strojowy to gdzie? Przepraszam bardzo, może to jedna z nich. Dom strojowy. To gdzie to jest? Dom strojowy. Ha! Widzę, wać panna, że masz problem. Przyjeżdżam tu od lat. Służę pomocą. W istocie. A ja pierwszy raz w Krynicy od wczoraj zaledwie. Jeszcze kurortu nie widziała. Pani pozwoli. Baron Maksymilian von Fagot. Przez dwa T. Przybywam z Wiednia. A pani? Ach, z Wiednia? A ja z Fortunata Deptakiewicz. Z tych Deptakiewiczów. Zapewne pan słyszał. Deptakiewicz i syn. Towary kolonialne. Fortunata. Cóż za obiecujące imię. Cóż panią sprowadza? Mnie tutaj sprowadza blednica. A, blednica. Przewlekła. O, przewlekła. Doktorzy kazali jechać. A, no, na blednicę panie najlepsze za mąż pójście. A co do Krynicy, rozwija się błyskawicznie. Obecnie jest to kurort o skali europejskiej. Powstało tu mnóstwo pensjonatów i willi. Na przykład tam, pod Łososiem. Pod Łososiem? Albo pod Jeleniem. Pod Jeleniem? No, pod palmą. A jak pod palmą? Normalnie pod palmą. Pod Kosynierem. Pod Kosynierem. A pan baronie, gdzie się pan raczył był zatrzymać? Pod ptaszkiem. Pod ptaszkiem? Pod ptaszkiem. I jak tam, baronie, pod tym ptaszkiem? Śniadanie jak dla wróbla, pokojówka gapa, właściciel sen. Kucharz też nie użył. A pani gdzie się zatrzymała? Ja pod Szwajcarem. Pod Szwajcarem i cóż na to mamusia bać panny. No, nie kpiwać pan. Średnią zadowolona. A cóż to? 5 złotych reńskich za dzień. No, wprawdzie śniadanie do łóżka, no ale pokojówka do niczego. A widzi pani, a pod Jeleniem pokojówka do łóżka, a śniadanie do niczego. A jak tam te śniadanie, znaczy jak karmią pod Szwajcarem, co pewnie sery, same sery, od przekąsek po desery. No, głównie to te dziury w serze, tak. Wie pan, ja chętnie bym się przeniosła, no ale niestety, babcio ograniczył fundusze. A czemuż to? O, nie wie pan, bo ponoć tutaj kręci się bardzo wielu łowców fortu. Co pani powie? I ponoć bardzo łatwo wpaść w ich sidła. Plotki, zwyczajne plotki. A co do tatusia, radzę u fotografa Stanisława Bizańskiego naprzeciwko łazienek mineralnych zrobić fotografię i wysłać rodzince. Bizański tak wyretuszuje, że będzie pani miała na fotografii
taką blednicę. Przewlekłą? Ale jeszcze jak przewlekłą, że papcio natychmiast przyśle 2000 rubli. O, jakbyś go pan znał, jakbyś go pan znał. O, ale cóż to? Słyszę, że orkiestra zdrojowa szykuje się grać? A, tak, tak, jej założyciel i mój przyjaciel Adam Wroński stanął właśnie za pulpitem. A wie pani, że z wągopolskim Straussem? A z powodu wielu żon? Nie, z powodu wielu walców, które skomponował, chociaż podobno dyrygent z niego nie gorszy Straussa. Fortunato. Kąpiel muzyczna najlepsza na kobiecą blednicę. Kurację walcową czas zacząć. Fortunato. Baronie. MTV24, Małgorzata Krańska. Moim gościem jest Tomasz Bednarek, aktor przede wszystkim, prezenter i aktor dublingowy, tak, panie Tomaszu? No tak, tak jestem przedstawiany. To taka, powiedzmy, specjalizacja tych, którzy użyczają głosu różnym postaciom. Żywym i nieożywionym również. Tak? Tutaj pan wystąpił w takiej roli jak gdyby kuracjusza, tak? Oj tak, no to było kilka ról, tak. Kuracjusz jeszcze z XIX wieku, potem z wieku XX, z jego początku, potem jeszcze z lat 60. No i bardziej współcześnie to po prostu taki pomysł na ubarwienie jubileuszu Orkiestry Zdrojowej i no taki niestandardowy sposób zapowiedzi i wprowadzenia widza w to, że ta orkiestra istnieje tak długo, 140 lat, to zahacza właśnie o ubiegły wiek. To teksty dialogowe Jana Kazimierza Siwka. Czy pobyt tutaj, krótki pobyt, tak? Od razu dodam, za krótki pobyt. Za krótki tutaj. Pobyt. Ułatwił nauczenie się tych dialogów. Pyta pani o to zrozumienie klimatu. No pewnie, tak. Poszliśmy zrobić dokumentację i taką, no trochę Stanisławskim pojechaliśmy zobaczyć, jak wyglądają kuracjusze na deptaku, jak na siebie patrzą, jakie są wzajemne relacje, jak te relacje się nawiązuje, no i jak się chodzi na te wspólne zdrowotne spacerki. Po raz pierwszy w Krynicy? Nie, byłem tu kiedyś, ale to był jakiś bardzo krótki pobyt przy okazji gdzieś zdjęć w Beskidzie Niskim, ale taki stricte towarzyski. To było latem i no, niewiele było wtedy widać, a teraz mogłem spojrzeć na to zupełnie innym okiem, no i to piękne miejsce. Uwielbia pan tenis i konie. Mhm. Być może tutaj przyjedzie pan, bo tu są w okolicy stadniny koni. O! To rozumiem, że mam się czuć zaproszony. Stadnina koni na Złockim. Nie wiem, czy pan zna. Nie, nigdy tam nie jeździłem. Bardzo ładna stadnina. Przez jakiś czas były też turnieje tenisowe w Muszynie. Nie wiem, czy pan słyszał. W Muszynie byłem, tak. Wystąpiłem nawet i zdaje się, że z powodzeniem. Chyba trzecie lub czwarte miejsce zająłem w tym turnieju. Tak, raz byłem w Muszynie. Tak, tak. Prowadzi pan ostatnio też taki program w Radio Plus. Można coś na ten temat? To jest muzyka muzyczny, tak? Znaczy to jest program taki, muzyka dominuje w tym programie, ale też jest trochę poświęcony takiej tematyce społeczno-kulturalnej z naciskiem na kulturę. W takim krótkim opowiedzeniu o tym, co się istotnego i ciekawego dzieje. A muzyka jest no, główną częścią tej audycji. To jest muzyka z lat 60., 70. i 80. Staramy się o takie wyselekcjonowane też utwory z 90. lat, ale takie, które każdy zna i lubi. Wychodzimy z tego założenia, że najsympatyczniejsze są właśnie te piosenki i to się sprawdza. Rozmawiając z panem, nie sposób nie nawiązać do klanu. Co tam będzie się działo? Nie, czy tata wiem. Będzie bardziej wyrozumiały dla Małgosi? Nie zasługuję sobie na to, Małgosia. Następne pytanie? To znaczy tak, powiem zupełnie szczerze, że rzeczywiście będzie trudno o to,
Więcej pewnie nie powiem, bo nie kulisy, wiem. Kulisy, tak. Tak, nie wiem, na jakim etapie to jest w emisji w tej chwili. No natomiast myślę, że tym razem zrozumienie widowni będzie po mojej stronie. Może na zakończenie dwa słowa dla widzów MTV24. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam. Jestem tutaj gościem, ale czuję się tutaj fantastycznie i myślę, że właśnie o to Wam chodzi. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Kuracja, kuracja walcem. Naprawdę mi pomogła. Walcowa kuracja, szczególnie te kąpiele muzyczne, zobacz. Bledwica minęła. Bezpowrotnie. Cała przyjemność po mojej stronie. Tam, gdzie nie pomaga balneologia na blednicę kobiecą, tam potrzebna jest balologia, czyli walcolecznictwo. Tak. Pamiętaj, że dziś wieczorem mamy jeszcze kurację walcową w pensjonacie pod Balankiem. Znowu? I znowu porwiesz mnie do walca, kiedy zagrają Strausa syna, z którym ponoć jesteś w przyjaźni, co Max? No co, nie wierzysz? Patrz. To jest fotografia z Jankiem Strusiem, czyli Johannem Straussem, zrobiona w Wiedniu przed jego domem. Pokaż, Max. Ale ciebie tu nie ma. Bo akurat wyskoczyłem po cygara. Zaraz, Straussa też tu nie ma. Nie, bo wrócił się po cylinder. Ale fotograf był. No i całe szczęście, bo inaczej fotografii by nie było. No, a to jednak pamiątka. Kryniczankę. Max, zobacz, jaki tłum. Jakie toalety. To jacy kawalety. Jeszcze 30 lat temu przyjeżdżało tu zaledwie 500 ludzi. Tak? Dzisiaj, patrz, ponad 3000. A ja wiem, dlaczego tylu przyjeżdża. Dlaczego? Wiesz? Wszystko przez tych twoich Straussów. Tak, bo ten walc ludzi tak do siebie zbliżył, że zaczęli się gwałtownie rozmnażać. To też. Ale pamiętaj, że wcześniej Krynica popadła w ruiny. O. No, pomógł jej dopiero profesor dr Franciszek Dietl. To jemu Krynica zawdzięcza, że stała się perłą wśród uzdrowisk w całej Galicji. Tak, nie piłabyś tego zimnego rosołu na żabach. Co? W tym pięknym domu zdrojowym, gdyby nie kto? No kto, Fortunko? Kto? No. Kitel? Doktor. Dzieci. O Boże, Max. Ty wiesz, co ty przed chwilą zrobiłeś, Max? Napiłem? Tak. Nie, ty mnie przed chwilą pocałowałeś, Boże. Pierwszy raz w życiu. Co? Ja sobie tę chwilę zapamiętam do końca życia. No a będziesz pamiętała, kto ocalił Krynicę? Doktor Franciszek Dito. To jest najlepszy sposób na kobiecą pamięć. Max? Pozwól na chwilkę. Przepraszam. XX i XX XX wieku. Krynica była już znanym, a co ważne, zdrowotnie sprawdzonym kurortem. Urody krajobrazowej nie brakowało jej nigdy, to też zjeżdżało tu towarzystwo nie tylko z Polski i Europy, ale z całego świata. Za chwilę zagramy z Moniką dla Państwa scenkę z tamtej epoki. Jeszcze tylko kubraczek i gotowe. Od tej chwili występuje jako Pyś, który czeka na swojego kwiatuszka. Już piąty raz niektóre panie przechodzą krynickim ptakiem, a mojego kwiatuszka jak nie ma, tak nie ma. Mam, Pysiu, mam, Pysiu, udało mi się, udało. Wszyscy mi będą sobie zazdrościć. Mam, dopadłam go w dorożce. Zazdrościć zeszytu? I ty, kwiatuszku, za tym zeszytem goniłaś dorożkę? Przecież każdy może mieć taki zeszyt. Nie zeszytu, Pysiu. Ty wiesz, co jest w tym zeszycie? No wiem, kartki w kratkach. No to też, ale wiesz, co jest na tych kartkach? Autograf! Autograf od niego, od samego Jana Kiepury. Jan Kiepura jest w Krynicy? A ja jeszcze niedawno czytałem w kurierze, że on koncertuje w Ameryce. No, też tak myślałam, ale wiesz, już się tak śpieszyłam na spotkanie z tobą i nagle patrzę, podjeżdża dorożka. No i podjeżdża ta dorożka, wiesz, takie były koniki, takie miały takie
czerwone tam wędzelki takie? Światło do płetki. No właśnie, no i podjeżdża ta dorożka i nagle do tej dorożki rzeźko wskakuje nie kto inny, jak on sam. Jan Kiepur. No i pomyślałam, ojej, ja muszę mieć jego autograf, marzyłam o tym, on był taki piękny, wiesz? Miał taki piękny garnitur z gabryny i taki kapelusz morengo. Co? Co ty się nie cieszysz, Pysiu? Nie, cieszę, cieszę, bardzo się cieszę. To wiesz, jak każdy ten wpis przy naszym stoliku w warszawskiej Adrii, to twoje przyjaciółeczki z zazdrości przegryzą blat i to z prędkością piły mechanicznej. O tym też marzyłam? No tak, marzyłaś. A o mnie zapomniałaś. Jak to? No tak to. Chodzę tutaj, wypatruję oczy za tobą, przyglądam się, rozglądam, w tym deptakowym tłumie patrzę. Może ta w tych wysokich obcasach to ty? Nie, to nie ty. A może ta skryta za woalką? Nie. Też nie, niestety. Patrz, a może tamta, w tej bordowej garsonce, w nylonach ze szwami? Nie. No, ładne nogi. No, aż by same pachy. No, ale to nie ty, nie. A może ta zgrabna brunetka tutaj, ta filigranowa? No, też Pysiu, niestety, Pysiu, też niestety Pysiu, nie ty. Pysiu, jakieś tam nogi aż po same pachy i jakaś zgrabna brunetka? No, ja widzę, że ty się tutaj nie nudziłeś, Pysiu, nie nudziłeś. No, ty się też nie nudziłaś, bo ścigałaś się, kwiatuszku, po Krynicy z dorożką. No, ale warto było. Ta. Kiepura poprosił, żebym weszła do dorożki, tak wskoczyłam. On był wtedy taki wzruszony. Nie wątpię. Zobacz, co on mi napisał. Takie oczy jak pani warte są arii miłości. Adeli Malińskiej, Jan Kiepura. Chłopak w Sosnowcach. Krynica 1927. No, co? A wiesz, że on się zakochał? Tak, Kiepura się zakochał. W tobie? No, Pysiu, nie we mnie się zakochał, on się w Krynicy zakochał. No ale w Krynicy, w tobie? W Krynicy się zakochał i zamierza tu się osadzić na stałe. I właśnie będzie budował willę, ona się będzie nazywała Patria, czyli Ojczyzna, i tylko ja o tym wiem. A co ty tak na mnie patrzysz, Pysiu? A ja też dostałem autograf, wiesz? Tak. Od góralskiej poetki. Ty się, kwiatuszku, interesujesz światowym życiem Krynicy, a ja wolę lokalny kolor, wiesz? Swojskie klimaty. Też ma swój urok. Pokaż ten autograf. Proszę bardzo, popatrz sobie. Czytaj. Poproszę wierszyk. Gdybym ja tak miała chłopa, jako jest panocek, to bym mu spać nie dawała bez calutkie noce. Baba z oscypkami. Poetka Beskidzka. No. Kupiłeś chociaż te oscypki? Nie, wiesz, bo zostały jej ostatnie dwa, ale nie do wzięcia. No w każdym razie nie na wynos. Ty coś kręcisz. Nie no, to były te... osobiste oscypki, takie dwa, ale w opakowaniu. Pysiu? Tak? Chcesz parasoleczką w kapelutek? Ale ja nie mam kapelutka, ty masz. Ja nie mam parasoleczki, chcesz? Niekoniecznie, kwiatuszek, niekoniecznie. Pozwól na chwilę. Ojej. Niekoniecznie. Krynicka jesień. Oto on. Pan Janek. Kurac już. Czeka przed pijalnią na panią Basię. Sympatyczną i atrakcyjną kuracjuszkę. Dzień dobry, dzień dobry. Jak miło państwa widzieć na no pani Basiu. Pomoże mi pan. Panie Janeczku, miło panią znowu widzieć. No, może przysiędziemy, co? Drogę. Na trzy. Zmęczyłam. Dzień dobry. Dzień dobry. O, jaka piękna jesień, co? Cudownie tu jest, cudownie.
Czy da się pani namówić? W ramach kuracji oczywiście. Na kawę z koniakiem w przytulnej, zdrojowej kawiarence. Gwarantuję kąpiel w komplementach. No może bym się i dała, panie Janku, namówić. Może bym się i dała namówić. Ale niestety, no, dzisiaj interesują mnie wyłącznie starsi panowie. Aha. Więc niestety może innym razem. Innym razem. Fantastycznie, pani Basiu. W takim razie jesteśmy umówieni. Do widzenia. O, podoba mi się ten pan Janek. Przystojniaczek, nie? A muszę się trochę pośpieszyć, zanim turnus się skończy, bo on ma nowego, białego trabanta. Kombi! Pani pozwoli! Pani... Oh, ojej! Pani pozwoli, że się przedstawię! Dionizy Abstyfikant! Hrabia! Ośmielam się zaprosić panią na dancing do klubu pod wesołym Ramolem. Panie Jasku, to znowu pan. To co pan z siebie zrobił? Co pan z siebie zrobił? Mówiła pani, że interesują ją od tej chwili tylko starsi panowie. No, no więc starszego Ramola ode mnie już pani na całym deptaku nie znajdzie. Starsi panowie, dwaj! Panie Janku, dwaj! Proszę! Dwaj! A, to co skoczyć po kolegę kuracjusza do pogodnej jesieni? Starsi panowie, dwaj! Przybora, Wasowski, no, nie wie pan, Gołas, Michnikowski, dzisiaj o 20:00 będą w telewizji! A, no tak, no to nareszcie jest jakaś propozycja. Jaka propozycja? Jeszcze nie zaproponowałam, ale może rzeczywiście, może byśmy sobie razem obejrzeli. Bo ja mam telewizor. W pokoju. A, dziękuję pani Basieńko, dziękuję. A nie będzie pani przeszkadzało, że ma pani takiego wiekowego absztyfikanta? Co? Już panu mówiłam, że tak mnie tak interesują ci starsi panowie. A, no to super. Podasz mi rękę? Oczywiście. Staruszeńku. Proszę bardzo, chodźmy.